Max i Ruby. Lubić świat. Max i Ruby. Siostra i brat. Max i Ruby. Poznaj ich zajęczy dzień. Max i Ruby. Ptasie safari Ruby. Popcorn już gotowy. Hurra! Dziękujemy, druhno drużynowa. Wiesz, dzisiaj idziemy z panią Królisiewicz pooglądać ptaki. Chcesz się wybrać z nami, czy wolisz zostać tutaj z drużynową? Popcorn! Dziękuję. Niestety zabieramy popcorn ze sobą. I nie jest dla nas, chcemy go użyć, żeby zbawić skowronka. Wiadomo, że każdy lubi popcorn, nawet rzadkie ptaki. Mam nadzieję, że skowronki też. Jeśli go zobaczymy, zdobędziemy sprawność ornitologa. Tu się nie zmieści. A... Max, bardzo nam pomożesz, jeśli pójdziesz z nami. Mógłbyś być naszym oficjalnym strażnikiem popcornu. Popcorn! Dziękuję, Max. Ale pamiętaj, Max, popcorn nie jest dla nas, tylko dla ptaków. Jak tam? Jesteście gotowi na ptasie safari? Ja jestem. Ja też. Wszyscy jesteśmy gotowi. Macie lornetkę do podglądania ptaków? Ma się rozumieć. Macie dzienniczek małego ornitologa? Ma się rozumieć. A czy pamiętaliście o specjalnym gwizdku do wabienia skowronków? Ma się rozumieć. W takim razie zarządzam wymarsz. Moi drodzy, miejcie oczy i uszy otwarte, żeby nie przegapić skowronka. Będę się rozglądać. Będę nasłuchiwać. Będę się rozglądać i nasłuchiwać. Wzgórze to świetne miejsce do podglądania ptaków. Sprawdźmy, czy gdzieś przypadkiem nie widać jakiegoś skowronka. Dobry pomysł, Valerio. Popcorn! Max! Hmm? Ten popcorn jest tylko dla ptaków, pamiętasz? Chyba będzie lepiej, jeśli ja go poniosę przez jakiś czas. O, popcorn! Czy to ty, Valerio? Nie, pani Królisiewicz. W takim razie... To musi być prawdziwy skowronek! Śpiew dobiegał stamtąd. Chyba już najwyższa pora zejść z przetartych szlaków. Tylko pamiętajcie, żeby koniecznie zapamiętać drogę. Miejcie oczy i uszy otwarte przez cały czas. Chyba słyszałam skowronka. Widzisz go, Ruby? Jeszcze nie. Musiał polecieć dalej. Myślę, że już czas skorzystać z twojego gwizdka, Valerio. Dobry pomysł, pani Królisiewicz. Wy też to słyszycie? Tak, to skowronek. Zaraz. Chyba coś zauważyłam. Tam na górze. Popcorn! Znalazłam.
znalazłaś go wreszcie, Ruby? Nie, ale jestem pewna, że tam jest na czubku tego drzewa. Chyba już czas spróbować sztuczki z popcornem. Dobry pomysł, Ruby. Chodźmy na polankę. Co ty kombinujesz, Max? Popcorn. Chodź, założę się, że za chwilę znajdziemy tego skowronka. Popcorn! Tak, zgadza się. Spróbujemy zwabić skowronka popcornem. To wygląda na idealne miejsce. O nie! Zgubiłam cały nasz popcorn. Teraz nie będziemy miały czym karmić ptaków. Nic nie szkodzi. Zawsze możemy wrócić do obozu po więcej. A właściwie którędy się idzie do obozu? Wydaje mi się, że tędy. A ja myślałam, że tamtędy. Tak bywa, kiedy się zboczy z wyznaczonego szlaku. Trzeba zapamiętywać, którędy się idzie. O nie! Popcorn! Nie ma popcornu, Max. Wszystko wylądowało na ziemi. Popcorn! To znaczy, że... Ja już rozumiem. Dzięki popcornowi znajdziemy drogę powrotną do obozu. Byłam pewna, że coś wymyślicie. Chodźmy popcornowym szlakiem. Witajcie, mali ornitolodzy. Znaleźliście jakiegoś skowronka? Słyszeliśmy go, ale nie mogliśmy go znaleźć. I teraz pewnie będziemy musiały zaczekać do następnego obozu. Uszy do góry, dziewczęta. Nie udało nam się znaleźć skowronka, ale muszę przyznać, że poszukiwania szły wam doskonale. W takim razie chyba należy wam się nagroda. Harcerskie odznaki tropiciela! Hurra! Spójrz, Max, jednak zdobyłam odznakę. Na pewno nie poszłoby mi tak łatwo, gdyby nie twój... Popcorn! Max idzie na ryby. Tylko uważajcie na pomoście, dziewczęta. Nie mogę uwierzyć, że zdobędę dziś odznakę kajakarską. Czekałam na to przez caluteńki rok. Ruby, nie mów hop, póki nie przeskoczysz. Tak, wiem, ale dużo ćwiczyłyśmy, więc myślę, że nie ma nic, co mogłoby nam przeszkodzić. No, skoro tak twierdzisz, Ruby. Niezła sztuka. Hej, Max! Będziemy pływać po tamtej stronie pomostu, więc chyba lepiej będzie, jeśli ty będziesz wędkować po tej stronie, dobrze? Dziękuję, Max! Jesteście gotowe, żeby zdobyć harcerskie odznaki kajakarskie? Pewnie! Jestem gotowa! Wszystkie jesteśmy! Żeby zdobyć tę sprawność, każda z was musi wsiąść do kajaka razem ze mną, popłynąć kawałek. Zawrócić kajak i powiosłować do pomostu. Potem trzeba wysiąść i przywiązać kajak do słupa. Robimy to po to, żeby nie odpłynął. To od kogo zaczniemy? Ode mnie. Co się stało, Max? Niczego nie złapiesz, jeśli kaczuszka nie będzie się znajdowała w wodzie. Wydaje mi się, że coś blokuje żyłkę. No i wszystko jasne, na żyłce zrobił się supeł. Rozplączę go i będziesz mógł iść na ryby. Bardzo proszę, Max. Możesz wracać do wędkowania, a ja pójdę się zająć kajakiem. Waleria już zaczęła egzamin? Przed chwilką i świetnie sobie radzi. Jestem pewna, że zda. Niezła sztuka! O! O! O!
Teraz musi już tylko wrócić na pomost i przywiązać kajak do słupa. Odznaka murowana! Cumowanie jest chyba najtrudniejsze. Chodź, Maksiu, rozplączemy cię. Ale nie zdołam cię uwolnić, jeśli będziesz się wił jak piskorz. Może łatwiej będzie użyć kołowrotka. Bardzo proszę, możesz wracać do ryb. A ja pójdę się zająć moją odznaką kajakarską. Luiza świetnie wiosłuje. Chyba ma wrodzony talent. Niezła sztuka. Super! Naprawdę świetnie ci idzie, Luizo. Teraz musi tylko wrócić na pomost i przycumować kajak do słupa. A potem moja kolej. Niezła sztuka! Niezła sztuka! Chyba coś złapałeś. Ciekawe, co to za ryba. Czekaj, pomogę ci. Rety! Jest naprawdę ciężka. To tylko zwykły stary kalosz. Nie poddawaj się, Max. Na pewno złapiesz niezłą sztukę. Biegnę popatrzeć, jak Luiza wiosłuje. Udało ci się, Luizo! Hurra! Dzięki, Valerio. Teraz twoja kolej, Ruby. Nareszcie! Trzymajcie kciuki. Połamania wiosła. Powodzenia! Na pewno dasz sobie radę. Bardzo dobrze, harcerko Ruby. A teraz sprawdźmy, czy umiesz zawracać. Brawo, Ruby! Brawo, Ruby! Zrobiłaś wszystko idealnie, Ruby. Dziękuję, druhno drużynowa. Teraz przywiąż kajak do słupa, a potem wręczę wam wszystkim wasze odznaki kajakarskie. Udało się! Ale było fajnie! Ura! Chodź, Maksiu, drużynowa wręczy nam odznaki. Jeśli go nie przycumuję, będę jedyną harcerką, która nie dostanie odznaki kajakarskiej. Max. Moje gratulacje, druhno Valerio. Oto twoja odznaka. Bardzo dziękuję, druhno drużynowe. Moje gratulacje, druhno Luizo. Bardzo dziękuję, druhno drużynowe. A tobie, druhno Ruby, dodatkowo gratuluję refleksu. Dziękuję, druhno drużynowa. Nie zdobyłabym odznaki, gdyby Max nie złapał naprawdę dużej sztuki. Ruby próbuje jeszcze raz. A
Chyba muszę znowu zakręcić Maksia. Dobrze, zakręcimy jeszcze raz. Gotowy? Baw się dobrze. Uwaga, druhny, posłuchajcie. Czas na ostatnią harcerską sprawność naszej wyprawy nad Królisiowe Jezioro. Dziś nauczymy się, jak przygotować ognisko. Przygotowałam palenisko, żeby wam wszystko pokazać. Na środku kładziemy kłębek suchej słomy. Potem opieramy na nim drobne gałązki. Wygląda trochę jak indiańskie tipi. Na koniec możemy przynieść większe kłody, które leżą tam i ostrożnie umieścić na samym wierzchu naszego stosu. Jak drugie tipi. Jest jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Obok zawsze stawiamy wiadro wody. Przygotowując ognisko, dbamy przede wszystkim o bezpieczeństwo. Tutaj macie trochę słomy na dobry początek. Każda z was będzie miała własne palenisko. Waszym zadaniem będzie zbudowanie ogniska przed zachodem słońca. Jasne? No to do dzieła! Tak! Dobrze! Do dzieła! Znalazłaś jakieś gałązki na rozpałkę? Jakoś strasznie ich tutaj mało. Musimy się dobrze rozglądać. Jeszcze raz! Dobrze, Max, już idę. Jesteś gotowy? Widzę, że nieźle się rozkręcasz. Ale teraz muszę szukać rozpałki. Myślisz, że to nam wystarczy, Valerio? Mam taką nadzieję. Tu jest naprawdę mało patyczków. Muszę się jeszcze lepiej rozglądać. Powodzenia, Ruby! Dasz sobie radę. Na pewno coś znajdę. Nie będzie tak źle. Aha! Właśnie tego mi było trzeba. Jeszcze tylko jedna ostatnia gałązka i będę miała idealne małe tipi. Jeszcze raz? O nie! Przecież ci tłumaczyłam, że muszę przygotować ognisko. Niech ci będzie, pójdę cię pokręcić. Ale to będzie ostatni raz, zgoda? Muszę odbudować swoje ognisko. Hej, Ruby! Nie zajmujesz się swoim ogniskiem? My już zaczynamy układać duże kłody. Spokojnie, zaraz was dogonię. No dobrze, wsadźmy cię z powrotem na oponę. Zakręcę cię jeszcze raz, a potem pobawisz się sam. Jak tylko zaniosę drewno do mojego paleniska, na pewno szybko nadrobię stracony czas. Ojej, zrobiło się bardzo późno. Na początek muszę z powrotem ułożyć moje patyczki na podpałkę. Świetnie, a teraz muszę ułożyć większe kłody na wierzchu. Widziałyście? Ja już skończyłam! Ja też! Przejmuj się, Ruby. Na pewno zdążysz. Gotowe. Teraz muszę tylko napełnić wiadro wodą. To chyba najtrudniejsza część. Nigdy nie przypuszczałam, że woda jest taka ciężka. Jeszcze raz! Widzę, że przydałaby ci się pomoc, ale to już naprawdę ostatni raz. Tym razem spróbuję zakręcić mocniej. Na razie, Max! Udało się!
Jeszcze raz. O nie! Z takiego mokrego drewna na pewno nie będzie ogniska. No i co ty teraz zrobisz, Ruby? Proste, zbuduję inne palenisko. Chodź, Max. Zaraz będzie ciemno. No dobrze, moje drogie. Czas na ceremonię wręczania odznak. Mam tylko nadzieję, że zdążyłam na czas. Zaczniemy od druhny Luizy. Oto twoja odznaka. Serdeczne gratulacje. Ach, bardzo dziękuję, druhno drużynowa. Druhno Valerio, a oto twoja odznaka. Dobra robota. Bardzo dziękuję, druhno drużynowa. Moja droga druhno Ruby. Tak, druhno drużynowa. Wiesz, że prawidłowe przygotowanie ogniska jest niezwykle ważne. Tak, wiem, druhno drużynowa. Ale jeszcze ważniejsze jest, żeby zawsze okazywać prawdziwego harcerskiego ducha. A? Dlatego, oprócz sprawności rozpalaczki ognisk, postanowiłam ci przyznać specjalną odznakę za wytrwałość. Odznakę za wytrwałość? Dlaczego? Bo odkryłaś coś, co powinna wiedzieć każda harcerka. Jeśli na początku coś ci nie wychodzi, powinnaś spróbować. Jeszcze raz! Wersja polska na zlecenie Nickelodeon. Polska, Start International Polska. Reżyseria Marek Klimczuk. Dialogi polskie Marcin Bartkiewicz. Dźwięk i montaż Hanna Makowska. Kierownictwo produkcji Anna Krajewska. Nadzór merytoryczny Aleksandra Dobrowolska, Katarzyna Dryńska. Wystąpili Ruby, Katarzyna Tatarak. Max, Agnieszka Kunikowska. Luiza, Iwona Rulewicz. Babcia Anna Apostolakis i inni.